Dzień dobry, w dzisiejszym nagraniu opowiemy o częściach zamiennych do peleciarek i granulatorów, jakie oferujemy. Omówimy temat na przykładzie maszyny Peloton 300. Zaczniemy od matrycy, która jest częścią eksploatacyjną do produkcji peletu i która podlega wymianie średnio po 300 do 500 godzinach pracy. Czas, w jakim zużywa się matryca, jest zależny od prawidłowego użytkowania, ale przede wszystkim od surowca. Średnice matryc, jakie oferujemy, mają od 100 mm do 500 mm i otwory robocze od 2 mm do 8 mm. Warto pamiętać, że do każdego surowca powinna być zastosowana matryca o ściśle wyznaczonych parametrach z przeznaczeniem do konkretnego surowca. Oferujemy także dorabianie krążników do peleciarek z matrycą płaską oraz pierścieniową. W naszej ofercie znajdą Państwo krążniki do peleciarek z obrotową matrycą oraz obrotowymi rolkami. Sprzedawane są w zestawie, w ilości 2 sztuk. W przypadku całych rolek, w środku montujemy odpowiednie łożyska i osadzamy na wale. Kolejna część, jaką oferujemy, to sam wał główny do peleciarki. Wały wymieniane są bardzo rzadko i zazwyczaj w sytuacji, gdy został wygięty, wykręcony lub urwany. Wszystkie elementy wykonane są z wysokiej jakości stali stopowej i poddawane obróbce termicznej. Oferujemy również wykonanie kompletnych rolek do peleciarki. Jesteśmy w stanie wykonać rolki i matryce pod każdy wymiar. Aby wycenić taką usługę, wystarczy zadzwonić do naszego specjalisty i podać mu niezbędne wymiary. Zainteresowane osoby zapraszamy do kontaktu z działem obsługi klienta. Jesteśmy producentem, więc realizujemy zlecenia na zamówienie, możemy wykonać każdą część dopasowaną do Twoich potrzeb. Chcesz dowiedzieć się, jak zacząć produkować pelet na własne potrzeby? A może marzy Ci się własny biznes? Jeżeli tak, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj nasz kanał. Masz więcej pytań? Zadzwoń lub napisz. Jesteśmy do Twojej dyspozycji.